No, halo? No? Słyszę Cię, tak. Co? Po powiedz mu, że sam się skończył i niech sam się zawija z YouTube'a. Ja, ja byłem na urlopie. Że... Nie dałem znać widzom. Oni są kumaci, oni wiedzą, że każdy facet musi odpocząć raz na jakiś czas. I nie muszę się nikomu, nikomu tłumaczyć, że nie w porządku. Słuchaj, Gościu, przestań mnie zawracać gitary. Słuchaj, ja mam tutaj do. zrobienia... <ścoughs> to mu tak powiedz, wiesz? No, dobra, nie mam czasu w tej chwili. Słuchajcie, dobry sketch. Witam serdecznie, moi drodzy. Marianow Podstawkowicz. Wróciłem cały zdrowy, naładowany pozytywną energią, chociaż chory, przeziębiony. Zmiany temperatur w tej Turcji 36, tutaj 10, masakra po prostu istna. Grałem same blice, jestem tak wypłowiony po prostu z umiejętności, ze skilli, nad którymi pracowałem, ale to nic. W rapidach spadłem do 2010, ale w tych bliskach tam nadrabiam, bo jest... no, no, no 1800 jest w zasięgu. No ale sprawdzimy swoją formę na 10 -0. dawno nie było meczu. Maria, nic nie widać, takie bierki ustawić. Spokojnie, one mnie kręcą. To, to mi się podoba, ja muszę mieć, muszę to czuć, wiesz? Muszę to czuć. O, karokaniarz, no dobra. Uh -huh. Zagramy, tak? I zagra skoczek F6. A, w ogóle nie zbił, dobra. Jak zbił, to jak mam wrażenie, jest mi łatwiej, kurcz. Jak zbił, to jest mi łatwiej. Aha, jasne. Jak zbił, to jest mi łatwiej. Tutaj mi wisi. I teraz tak, mogę zagrać tu. I to jest ruch szachowy, normalnie. I trzeba zagrać go nie 3 Znaczy nie trzeba, można zapchać, można zabić, można dużo rzeczy zrobić. Bo po jakimś A3 to on bił, bił, nie wiem, może jest jakiś tutaj gambit, w stylu jakieś winawery czy coś, bo to są podobne struktury, jakby się tak przyjrzeć. <laughs> dobra, hasześ, nie wiem po co to. Zupełnie. Będzie na mnie jechał teraz. No dobra, zbiłeś, jasne. Zbiłeś i masz słabość po białych polach. Nie rozumiem. Po czarnych, w sensie. Oczywiście. To miałem na myśli. Mhm. Dobra. Goniec A3. On z Roszady teraz pójdzie. Pójdzie w rolkę. No nie ma lepszego, chyba, miejsca do tego gońca, co? No chyba nie ma. Chyba nie ma. Tu, to on tu, tak? I co dalej? Jeden, wieża E albo F4. A, koń do centrum. Gra szybko, gram intuicyjnie, jak to ja. Hmm, słabe pole f 7. Może tu jakieś. Ma nerwy, Wieża Wierzanie broni. Hmm, skoczka wygonił. Tu przylask. Coś tam kiedyś tego. Może tak zagram? <laughs> Przepraszam najmocniej. <laughs> Zbić nie chcę. <laughs> nie będę mu pomagał. No ma słabe gubił polaka. To fajnie. F4 człowieku. Po biciu jest bicie z F. Wyganiam konia. Jest szansa, że dobieram się do Polacha 7? Kiedyś? Coś. No, zobaczymy. Ta pozycja statycznie jest troszeczkę gorsza, jako że mam takie tutaj, ej, taki tramwaj od stałego pionka z A. Natomiast no mam tutaj parkę gońców i troszeczkę więcej przestrzeni. Więcej mogę manewrować swoimi bierkami po prostu. Dobra, nie ma co być tutaj hura optymistycznym, bo to gubi, to gubi. Mam no to chyba pionka tracisz, bo ja teraz bija. nie, bo bijesz tak i bronisz tu dalej. Oho! A jakbym to strzelił, po prostu, czekaj. O co to, o co to chodzi? <laughs> Coś mi zostawić z tym, tak? Wezmę zamysł, nie? Tutaj wezmę zamysł człowieku. Upoty liczę, może i słusznie, może nie. Hmm? Hmm? hmm. Cześć, tu powinienem łasić na pionka. Nie wiem. Absolutnie nie będę go bił. Ja jestem zainteresowany szeroko pojętym atakiem człowieku. Szeroko pojętym atakiem. Chyba, że w tej wersji zdrowej to bym go zbił. Tylko, że on tak się wy, wycofa. Huh. Zagram tutaj. Po co? Już wam mówię. Chcę zagrać tutaj później. Jakby zabrakło kogoś tam. Dobra, jak nie zbijesz skoczkiem, to mam zdrowego pionka. A jak zbijesz skoczkiem, to mam taki ruch. No to dałeś mi pionka. za darmo. Ale w sumie za darmo, za darmo. Nie do końca za darmo. Bo zaraz tu odbijesz. Chyba, że zagram tutaj, na B4. Mhm. Uh -huh. Tia. Tu bym chciał mieć gońca, o Jezus, jak ja bym chciał tam mieć gońca. Człowieku, sobie nie zdajesz w ogóle sprawy. Mogłem zagrać tutaj. Chyba tak zrobię. Po tym ruchom zbija, tracę tempo. Nic nie widzę. Dobra. Eee, gram tu gońcem. Cóż ja mogę tu wtrącić teraz? No bez sensu zagrałem tym gońcem na, na b4 na, No bo to i tak i tak jest strata tempa I tak jest strata tempa człowieku I tak jest strata tempa Tu bym chciał łapkę przygotować jak zbije to tu nie? Ale po tym ma to i... No dobra, niech se ma. Heh. To ciekawostka, człowieku. To będzie lepszy ruch. No byłby lepszy, gdyby wieża nie wisiała, nie? No właśnie. Dobra, zagram tu. Jak weźmie gońca? Nie weźmie, bo to nie ten poziom. Hmm. W dalszej fazie będę stanowił atak na tego gościa. No dobra, tego pionka jestem w stanie oddać. <laughs> jestem w stanie oddać. No, jak to wygląda? Tak to wygląda, trzeba uważać na te diagonale. Zaraz możemy zagrać tutaj wieżą, jedną, drugą. Będziemy coś szyli! Powolutku, pomalutka, aż do skutku. Może jakieś takie, o, ma nerwy. Się zobacz. Jest, można powiedzieć, Gambit? No, gra, po prostu, nic nie widzę autentycznie. Nie? No nie. W porządku. <laughs> w porządku. Ziomalu, w porządku. Jest, 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 jest dobrze. Tu chcesz zagrać, ja rozumiem. Ja rozumiem. Dobra, graj ten goniec C6. <laughs> ja sobie zagram wtedy Hetman E2 albo Hetman G3. Hetman Gietrze zagram. O. Pogoniec C6 Hetman G3. I chcę goniec B2, żeby ty coś, to tu, ty. ty, ty. Odejdę od razu do wieży z podbicia. Może jakiś rukliw kiedyś zobaczymy. Jestem bez pionka, ale dynamicznie stoję. Wydaje mi się, że lepiej. Wydaje mi się, że lepiej. Chociaż to jest pewnie złudzenie optyczne. <laughs> pewnie złudzenie. Hmm. No to jest groźba, jakby nie było. Swojego rodzaju. Swojego rodzaju. Więc C6, Hetman G3. Skoczyk H5. Hetman G4. Trzeba na jakieś baterie tutaj ewentualne. Wow! Haha. No dobrze, dobrze. Ma to sens. Chcesz mi kolejnego pionka wziąć, po prostu, tak? No wie on wie, że gońca bić nie może On wie, że gońca bić nie może Ha Właściwie to ja Jestem w stanie mu to oddać Jestem w stanie mu to oddać <laughs> oczywiście zostaną tutaj dwa niebezpieczne pasery. <laughs> Mogę oczywiście też zbić. Ale jak to weźmie, to tu, tu, tu i wtedy wezmę. B6. <laughs> nie o pionki się tutaj bijem. O głowę króla, człowieku. Ależ tam przeoczeń, ależ nie widzę. No, tak to wygląda, słuchajcie. Po przerwie ciężko się wraca. To też łeb skatowany w czasami, człowieku. To, to, jest, to jest dużo stresu, to jest też bycie na czas, to są lotniska, to są kurcze nerwy, to jest time management, to jest też dużo alkoholu, a to niszczy szare komórki niestety. I później przyjeżdża taki Marian, głupszy o 8 IQ, to w konsekwencji zostawia go z 64, już na chwilę obecną. Mm. Nie no trochę wyżej się cenię, prawdę mówiąc, trochę wyżej się cenię, yy, pozycja nie jest dobra w sensie. Yy, podsumowując, prostatycznie, czytaj: no, on ma lepszą strukturę, on ma piona więcej, on ma, dobra, nieważne. Nieważne. Ha, tak zagrałeś sobie, tak? Po prostu. Po prostu. A, może nie zauważyć, że ma w jeden. <laughs> kurde balans. Teraz się pionek przydaje. Tak zagrasz? No to. Ja chyba. Pum, 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 Czek. No. Tu będę święcił. Trzeba stwarzać groźby. Grać na proste groźby. Powiem wam szczerze. Ustawiajcie proste groźby. Proste groźby. Rywal... I jest szansa, że się po prostu pomyli. Jest szansa, że się pomyli. Na pewno nie chcę wszystkiego powymieniać, przejść do końcówki. Obawiam się, że on będzie próbował to zrobić. No ale moje gońce no mówią same przez się. Nie? Same przez się. Nie wiadomo, jak się tu bronić. Tiu, tiu. Pozycja jest fajna. Po tym to mogę nad zabić, zabić, wziąć, wziąć, czek. O kurde, ależ tam wszystko może wejść. Jasne. To też jest opcja. Tylko, że ja mogę teraz zabić, zabić. Nie, nie mogę. Tutaj zabiję skoczkiem, tak? No nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Po tym zagra tu. A po tym odejdzie wieżu gdzieś. No, i niech odchodzi. W porządku. A w pożądalu. W porządalu. Ruch jest średniej jakości. Powiedzmy sobie szczerze. Teraz źle zagrałeś. Mam to chyba. Trzeba u wieżu spadać? Na się nie mieści, wezmę jakość. Toż nie wiem, czy chce się pozbywać tej potężnej pary końców. Może nie. Może nie. Ojej, radosne te szachy moje, powiem wam. Ale w, żeby wbić dwa koła, wcale nie trzeba być jakimś profesorem szachowym. Nie trzeba być żadnym jemem matim kołosowskim. To wam powiem. No dobra, mówi, do wyboru, do koloru. Bij sobie. No dobrze, to będę. Czym ja mam to zabić? Wydaje mi się, że Białopolak będzie tu trochę lepszy. Nie muszę się w sumie spieszyć. Spieszyć? Hmm, może zagram tak, od razu jest groźba tu, i od razu jest groźba tu. Hetman jeszcze broń. Czekaj, no bo potem to on zagra skoczkiem. Naprzód Bum, <coughs> boom, boom. Ja skurczysen. Mm, -hmm, mm. -hmm. Tu to tu, tu tu tu. Człowieku. Biorę jakość, zadowalam się, byle czym, byle czym masz łobuzie, siła nieczysta. <laughs> Teraz jest jakoś na czyściocha, tylko czas kontrolować i będzie dobrze. No, jeszcze tutaj nie za bardzo, chyba od razu. <laughs> Czemu ten goniec się rozegra jakoś? Nie wiem, zobaczymy. Tego to raczej bić nie chce? Za dobry, za silny jest goniec Którym to gońcem trzeba było zbić? Nie wiem, trzeba było posiedzieć Akademicką dyskusję przeprowadzić Zaprosić paru GMów. Otworzyłeś króla <laughs> Otworzyłeś króla Może króla, czekaj. Otworzyłeś króla, kurczę, Bel. Żeś króla otworzył, nie? O! Oh! Wow! Łow! No niedobrze, niedobrze, niedobrze się dzieje, kurczę. Przeoczyły, przeoczyłem. Ale jest szach. Na szczęście. Tylko że wisi mi tu. Że wisi mi tu. To już mi kurczę nie wisi. O Jezus Marian. Tak, zagram. Tu po bronie, tu weźmie, zrobię furtkę i gramy w szach. Na luzak, Na luzak. to jest do zrobienia, ta partia jest do zrobienia. Tak wam powiem. Tak wam powiem. Ja to wam powiem, nie? Mhm. Ja tu gram. On tu, ja tu. W ogóle olewam wszystko. Ale tu on broni wszystko. Ej, No to tu, to tu. Może jakieś takieś? Ależ męczy. Uprawia totalne męczybólstwo. Totalne męczybólstwo. Ok? Wygląda to spokojnie, jeśli chodzi o aktywność, nie, ale tak to. Ojej. No nie, no i panie, no podwalasz, ale mat grozi. A, nic nie mogę. Nic nie mogę. Niestety. Niestety. Okej. Okay. Nie mogłem brać, bo Matador. Tutaj był. Czekaj. Nie było Matadora, człowieku. Można było wziąć. Nie, nie można było, bo Hetmana nie było tam. Teraz odszedł. Aha. A ja tu, on tu, ja tu. Człowieku, normalnie jadę z nim, nie? Jadę z nim. Potężne poświęcenia wchodzą. Mariancello. Nabicie. Potężne poświęcenia wchodzą stare, nie? Marian Jeńców nie bierze. Marian Jeńców nie bierze. Mhm. Pewnie średniej jakości ruch. Dawaj, kolejne święcenie w stylu Micha Iła. Kurde Balance Alliance. W stylu Micha Iła. Mhm. I chyba lipa. Tiu, 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 Aktywność się obroni. Aktywność się obroni, człowieku. Tiu, 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 tiu. Dziękuję, dobranoc, nie? Ha! Stokwisz mnie zje! Ale kto dba o tę to stokrybę, nie? 73% dokładności, będę się obstawiam. O! Paczek, trafiłem! Ho, ho, ho. Marian, rywale w chipsach, jesteś chujowy. A to w bitwa koła? W bitwa koła! Mogę jeszcze tak zaproponować. W bitwa koła, ale nagraj swój road do 2000. Wtedy też będzie. Nie, no, słaba partia, ale nawet genialne posunięcie miało. Nie ma żartów. Słaba partia, totalnie chaotyczna. Początek był jaki był. Totalnie jest tutaj win. Znaczy, nie wierzę w winy. Plus jeden to jest żaden win. To jest partia na 10.0, nie zapominajcie. Ależ byków, czekaj. Tu nie można bić. Tu jest lepszy ruch tu jest lepszy ruch. Tu mam wygraną. Tam też była wygrana. Trzeba to zabić. Pokaż ja tam widziałem G4. G4? No nie no, to jest oczywisty ruch, że tutaj G4 się gra. Przecież no, Styl Firi, nie? No bez jaj. Ojej, mm, mm, to niedobre jest. Jak 5 trzeba było zagrać, co? A, i mieć tempo tu. Nic nie robi. Nie no, to Stokfish proponuje jakieś kurę jak kontuzje ja tu. Jakiś... przechodzenie do pozycji. Które są zerowe, chociaż teraz już jest nawet lepsza dla czarnych. Eee, no nie mógł brać tutaj, to wiemy, ale mógł zabić d4. No i zabił, nie? Eee, to jest akurat słabe. Ten ruch wieżą to go kosztował dużo chyba. I tutaj wypuściłem, mam przewagę w ogóle plus, plus 3. Eee, to jest błąd. No a ja mam szacha. Dobra, ale moment. Co miałem zamiast tego? Trochę chaotycznie wiem. Trzeba było zabić. I wprowadzić tu wieżę. I zabić na F8 gońcem. I przy na B7. A nie no, to, to super pozycja faktycznie. <grym> Te rozmowy ze Stokfishem są naprawdę ciekawe. Kolejny błąd. What the fuck? a on zamiast przepchania mógł zabić. Żeby nie wpuścić mi tu wieży. No. Niestety. Przewagę by miał, to są takie małe Znaczy, było plus 3 Ale on tu nie miał Nie miał wygranej ani razu Może miał? Przeoczenie? Hetman B7 Nie ma obrony, nie? Hetman B7 nie ma obrony, człowieku Jeszcze tak można próbować Ale to jest goniec B2, człowieku wow. Ależ opcji ja tu chciałem po prostu być brutalny. Zrobiłem furtkę, a trzeba było zrobić furtkę. Trzeba było H3 zagrać, Było bezpieczniejsze. Genialne posunięcie. A jakby wziął, to tu. Genialne posunięcie. A czemu to nie jest genialne? To też powinno być. Nie, no, ja, ja sobie robię. Nic nie rozumiem z tej analizy, ale robię ją bardzo na gorąco. No wesoło powiem wam. Wesoło. Debiut skiepścił, miałem lepszą. Nie utrzymałem, nie utrzymałem. Hmm. Oddał tego pionka, żeby mieć później takie inicjatywy, ale te, na to, to bym nie wpadł nigdy. Że tutaj tempo na wisiącego Hetmana, a później tempo tu oddajesz gońca, żeby mieć tempo tu. A jak on odejdzie, to sobie grasz tutaj później. Może wzmocnienie, nie? To jeszcze tak na szybką. No, wieża B7, wieża po siódemce człowieku. Czy to nie, tu, nie ten moment? Nie, tu należało zareagować, zbić najpierw. Może żeby to nawet oddać, nie żeby to nawet oddać. No, i są przeciągi, wygląda to nieźle, jeśli chodzi o aktywność, no. To w ogóle jest plus 4, nie? Plus 4, ale w jednym ruchu już jest 06. I to jest to są szachy, to jest zabawa. Ciężko jest utrzymać plus 3. Chyba że jesteście Nieomylni. Nieomylni. Tak, tak, od ręki grałem tutaj. To nie było dobre. Granie od ręki. A tu, no, Rooklift to mi się przydał finalnie. A on Ruklift mój opieprzył, bo mówi, że wieża E była lepsza. A na związaniu to trzymać. I nie ma wtedy przepchnięcia. Nie ma przepchnięcia jako że. Nie mogę tego bić. Ja po prostu wymieniam Hetman. A ja myślałam o wymianie Hetmanów jeszcze, wrócę na moment. Jak on zagrał tu, to myślałam o tym. I można było. To by się raczej prosto grało. Tylko nie mógłbym tu bić, nie? Ale mógłbym tu podejść do zrealizowania. Być może. No ale nie byłbym genialnego. Wiesz jak jest. Przestań się pompować na te genialne ruchy. To nic nie znaczy. To i tak by nic nie dało.